Wszyscy tak zachwalają dobrych bohaterów w grach, a co z tymi złymi? Dzisiaj pokażę Wam kilku antagonistów, którzy na długo pozostaną w moim serduszku. Na wstępie zaznaczę, że postaram się spoilerować jak najmniej, ale niestety nie jest to możliwe, żeby całkowicie uniknąć spoilerów. Kiedy myślę o czarnych charakterach w grach, pierwszym skojarzeniem zawsze jest Vas Montenegro z Far Cry 3. Ciężko szukać drugiego tak dobrze wykreowanego przeciwnika. Ten szalony, sadystyczny i cyniczny przywódca piratów nie ma sobie równych pod względem brutalności i pewności siebie. O samym Vasie wiemy całkiem sporo. Urodził się w 1985 roku na wyspach Rock, a swojego pierwszego zabójstwa dokonał na własnej siostrze. Jakiś czas przed wydarzeniami z gry poznał Hoyta Walkera, handlarza narkotyków, który mianował Vasa swoją prawą ręką. Od tamtej pory we dwoje wzbudzali grozę w mieszkańcach wyspy. Nasze pierwsze spotkanie z Vasem ma miejsce w Far Cry 3, kiedy jako Jason zostajemy schwytani i przetrzymywani razem z naszym rodzeństwem i przyjaciółmi. Studio Ubisoft, które jest odpowiedzialne za całą serię Far Cry, postanowiło mrugnąć okiem do fanów i do najnowszej części gry wypuścili dodatek, w którym ponownie możemy spotkać szalonego przywódcę piratów. Kolejnym antagonistą, którego bardzo lubię, jest zabójca z origami z Heavy Rain. Głównie dlatego, że do końca gry nie miałam zielonego pojęcia, kto tak naprawdę kryje się pod tym przydomkiem. Podczas rozgrywki dowiadujemy się, że jest to osoba niezwykle inteligentna i sprytna. Doskonale zna policyjne sztuczki, dlatego cały czas wymyka się z rąk wymiarowi sprawiedliwości. Jego ofiarami padali mali chłopcy, których topił w deszczówce. Fabuła skupia się na ojcu, którego syn zostaje porwany przez zabójcę z origami i ma bardzo mało czasu, żeby go odszukać i uratować. Gra głównie składa się z ciężkich wyborów, które zaważą na całej historii i zakończeniu. Gunter Odim, czyli Pan Lusterko. Postać doskonale znana fanom Wiedźmina. Można go zauważyć już w podstawowej wersji gry, ale dopiero w dodatku Serca z Kamienia mamy szansę z nim porozmawiać. Jest starym i niezwykle potężnym demonem, który manipuluje czasem. Jedną z jego głównych rozrywek jest zawieranie paktów z ludźmi. Trzeba jednak uważać, o co się go prosi, bo bardzo często kończy się to źle. Nie jest on jednak złem wcielonym, jak wielu uważa. Nie kryje przed ludźmi tego, że właśnie zawierają pakt z demonem. Nigdy nie kłamie, dotrzymuje słowa i jest sprawiedliwszy niż sądy, ale często jego działania zmieniają bieg historii. Podczas gry doskonale widać, że traktuje ludzi jako zabawki do obserwacji. Intrygują go, ale nie na tyle, żeby przejmował się ich losem. Co ciekawe, postaci tej nie było w książkach o Wiedźminie i możemy ją spotkać tylko w grze. Głównym przeciwnikiem Kratosa z God of War jest Baldur, nordycki bóg światła, syn Odyna i Frey. Już na pierwszym spotkaniu widać, że jest to świetnie napisana postać bezwzględnego i niezwykle okrutnego szaleńca. Ale nie zawsze taki był. Niegdyś życzliwy i dobroduszny bóg stał się sadystycznym potworem za sprawą klątwy rzuconej przez jego matkę. Zaklęcie miało chronić Baldura przed bólem i krzywdą, a stało się przekleństwem, które nie pozwala odczuwać mu dotyku czy smaku potraw. Pogrążony w rozpaczy Baldur powoli traci zmysły i staje się jednym z najbardziej barbarzyńskich bogów. Za główny cel w życiu obrał zdjęcie klątwy i zabicie swojej matki za wszystkie krzywdy, jakie mu wyrządziła. Ciekawi mnie, kogo wy byście dopisali do listy najfajniejszych złoczyńców. Dajcie koniecznie znać w komentarzu. My widzimy się za tydzień. Do zobaczenia. Hej!